Piątek, 5 lipca, Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Basen z charakterystyczną falą, tarasy, gejzery, zjeżdżalnie, bicze wodne, fontanny i dzika rzeka. Wszystko na powierzchni prawie 4 hektarów. Miejsce, które przez lata było symbolem Parku Śląskiego, już wkrótce zostanie ponownie otwarte. Historyczne kąpielisko Fala po modernizacji pomieści 2700 osób. Jego otwarcie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Magda Sincewicz. Od 10 lat jest nieczynna. Z roku na rok niszczała, aż w końcu zapadła decyzja, że trzeba zbudować ją na nowo. Fala to symbol Parku Śląskiego, fala to symbol województwa śląskiego. Wszyscy kiedyś korzystaliśmy z fali albo myśleliśmy i marzyliśmy, żeby tu być. Zamknięta w roku 2015, później odważna decyzja, żeby rewitalizować Park Śląski. Wielkie pieniądze samorządowe województwa śląskiego, środki europejskie zaangażowane w to przedsięwzięcie. Koszt modernizacji historycznego obiektu to ponad 135 milionów złotych. Prace rozpoczęły się w marcu 2023 roku i zgodnie z zapowiedziami mają zakończyć się w tym roku. Pierwsi goście pojawią się tu w maju 2025 roku. Jednocześnie będzie tu mogło przybywać około 2700 osób. W rzeczywistości wszystko się zmieniło, można powiedzieć, porównując do historycznej fali. Choćby nawet miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie była słynna fala, czyli basen z falą, który jest obrócony aktualnie o 180 stopni. Było kiedyś inaczej, taniecka była przestawiona w inną stronę. Dochodzą olbrzymie zjeżdżalnie, które za naszymi plecami się aktualnie znajdują. Łącznie mają długość ponad 300 metrów, najdłuższa ze zjeżdżalni to jest 118. Oprócz tego będą 3 25-metrowe tory do pływania, wieża do skoków, plaża z leżakami i mały amfiteatr. No i wróci słynna fala z zupełnie nową technologią. Ona się nie zmieniła nieco, ona się zmieniła diametralnie, to znaczy poprzednia technologia to była technologia mechaniczna, bardzo energochłonna, opierająca się na tym, że mechanicznie tą falę wymuszano, a teraz jesteśmy w rozwiązaniach takich hydrologicznych, można powiedzieć, to są duże wentylatory, które wymuszają falę, one są dużo bardziej energooszczędne i dużo bardziej skuteczne i bardziej niezawodne. Wykonawca przewiduje wygospodarowanie terenu pod miejsca parkingowe od strony ulicy Siemianowickiej. W planach jest też zapewnienie transportu elektrycznego. Pionierski zabieg w samodzielnym szpitalu klinicznym imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach. Pacjent z Kielc, który do tej pory słyszał tylko na jedno ucho, wkrótce będzie słyszał na obydwa. Właśnie wszczepiono mu specjalny implant. Paweł Jędrusik. Dzięki temu małemu urządzeniu pan Marek Beza z Kielc będzie słyszał nie tylko jednym uchem. Myślę, że to jest dla mnie ciekawe doświadczenie, bo ten ubytek słuchu mam gdzieś od 50 lat. To był wypadek taki w szkole. No i tutaj ta kwalifikacja poszła bardzo szybko. Zabieg też dosłownie w ciągu paru dni. Nie czułem żadnego bólu, obudziłem się. Po 3 godzinach jest wszystko bardzo dobrze. Ten implant słuchowy różni się jednak od tych, które wszczepiano na Śląsku do tej pory. Przede wszystkim jest tak zwanym implantem aktywnym. Oznacza to, że jego wibrująca część znajduje się wewnątrz ciała, a nie jak do tej pory na zewnątrz. Dzięki czemu jakość dźwięku jest znacznie lepsza, ale to nie wszystko. Implant magnetyczny oznacza to, że połączenie części zewnętrznej procesora z częścią wewnętrzną jest na magnes. Nie ma tutaj przechodzącego przez skórę wspornika, a więc tego elementu, który był stosowany w dotychczasowych rozwiązaniach tutaj wszczepianych w Klinice Katowickiej. Natomiast jest magnes, a zachowana jest ciągłość skóry. Pan Marek Beza operację przeszedł dzisiaj. Nie oznacza to jednak, że od razu będzie dobrze słyszał. Pacjent będzie słyszał dopiero po założeniu tej części zewnętrznej magnetycznej. To jest około 4-5 tygodni po dzisiejszej operacji. Czekamy na wygojenie rany, na usunięcie szwów i po pełnym wygojeniu spotykamy się na tak zwaną aktywację implantu, czyli na założenie tej części zewnętrznej. U tego pacjenta przede wszystkim będzie w pełni możliwa ponownie lokalizacja dźwięku, ponieważ tego pana jest bardzo głęboki niedosłuch na jedno ucho. W samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym w Katowicach szacują, że jeszcze w tym roku podobny implant uda się wszczepić 5 osobom. Szykują się duże zmiany dla rodziców, którzy jesienią będą zostawiać swoje dzieci w żłobkach w Katowicach. Miasto znacząco podnosi ceny za pobyt dziecka w żłobku, ale jednocześnie wchodzi rządowy program dofinansowania opieki żłobkowej. W efekcie rodzice mają płacić mniej. Fatima Orlińska.
Katowice znacząco podnoszą opłaty za żłobki. Obecnie rodzice płacą od 150 do 400 zł miesięcznie. Od października opłata wzrośnie aż do 1000 zł. Co ciekawe, w rzeczywistości rodzice finansowo zyskają. Wszystko dlatego, że jesienią wejdą w życie rządowe dopłaty do pobytu dziecka w żłobkach. Cały czas, od kilku lat obserwujemy stałe zainteresowanie rodziców żłobkami. Natomiast rządy, jakby poszczególne rządy podejmują różnego rodzaju programy mające na celu wsparcie rodziców. W tej chwili taki program funkcjonuje. On też polega na dopłacaniu przez państwo do utrzymania dziecka w żłobku. Natomiast rząd obecny przyjął też bardzo szeroki program. W ramach wspomnianego programu rząd dopłaci do 1500 zł do pobytu jednego dziecka w żłobku. Dlatego Katowice zdecydowały, że od października nie będą już dopłacać prywatnym żłobkom 600 zł miesięcznie. Jest już przygotowany projekt uchwały od odejścia do tego, bo nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której prywatne jednostki jednak windowałyby ceny za pobyt swoich dzieci, właśnie po to, aby z dwóch różnych źródeł jakby czerpać dofinansowanie na tą opiekę żłobkową. Bo i tak mimo likwidacji miejskich dopłat sumarycznie na tych rządowych mogą zyskać. Jest programem uczciwym dla każdego żłobka. Wcześniejsze programy, które nadal istnieją jak Maluch Plus, są to programy, które były dedykowane tylko nowym żłobkom, co za tym idzie żłobki, które już funkcjonują od wielu lat albo od jednego, dwóch roku, no były gdzieś tam w gorszej sytuacji. Teraz wszyscy będą traktowani równo, a pieniądze z dopłat będą trafiać bezpośrednio na konto poszczególnych placówek, a nie do ręki rodziców. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach miejskich ma wynosić w tym roku ponad 2600 zł. Po wprowadzeniu rządowych dopłat rodzice w Katowicach zapłacą tylko za wyżywienie. Ceny w żłobkach prywatnych będą zależały od tego, jak ich właściciele podejdą do nowej sytuacji, również tej demograficznej, bo małych dzieci jest coraz mniej. Jednocześnie rośnie liczba miejsc w żłobkach miejskich. W Katowicach jest ich już ponad 1000. Infrastruktura rowerowa rozrasta się nie tylko w centrach miast i przyległych dzielnicach. Kolejne gminy inwestują też w drogi rowerowe, które mają prowadzić do terenów rekreacyjnych. Kiedy jest po czym jechać, transport rowerowy stanowi realną alternatywę dla tego samochodowego. O tym, gdzie już można i gdzie będzie można pojechać rowerem w Pszczynie, Gliwicach i Lędzinach, Paweł Jędrusik. Jeszcze w tym roku mają zostać opracowane koncepcja i projekt rozbudowy ulic Kasztanowej, Goli i Piotra Skargi w Łące w gminie Pszczyna. Ma tam powstać droga rowerowa, która będzie prowadzić do ośrodka sportów wodnych. Działania będziemy realizowali etapami. W 2024 zaplanowaliśmy przygotowanie koncepcji i projektu. W dalszej konsekwencji oczywiście będziemy w budżecie planowali środki, które pozwolą zabezpieczyć inwestycje, tak aby w 2025 myśleć o rozpoczęciu inwestycji. Z nowej drogi rowerowej można już korzystać w Lędzinach. To odcinek łączący miasto z tyskimi Jaroszowicami, a w planach są kolejne inwestycje. Lędziny chcą stawiać i powiat bieluńsko-lędziński chce stawiać na drogi rowerowe, bo widzę, że faktycznie cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Mamy wielu rowerzystów w Lędzinach, ale również w okolicach. Ulica Wygody, o której rozmawiamy, jest szczególnie ważna, ponieważ łączy Lędziny z Tychami. Prowadzimy również w tym temacie dalsze rozmowy, to co Pan powiedział, czyli o rozwoju dróg rowerowych, ponieważ chcielibyśmy, aby od strony Tychów powstała kontynuacja. Duża inwestycja trwa w Gliwicach, gdzie budowana jest droga rowerowa do Czechowic. To 5-kilometrowy trakt rowerowy wzdłuż ulicy Toszeckiej, który prowadzi nad Jezioro Czechowickie. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok. Tak kończymy tydzień w informacjach. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.